Fajnie tu być, Ostrów. Fajnie, że miałem przyjemność was poznać jeszcze przed imprezą, przed sprawdzać. Miałem okazję sprawdzić wam. Część, która się spóźniła, to nie wie, ale ja sprawdzałem dzisiaj bilety jak w PKP. I się czułem, kurwa, jak konduktor. I powiem wam tak. Ja nie oceniam i nie oskarżam, ale na bileterii jest 50 biletów i 4 osoby zagrały w chuja. Bo jest was 54. Więc ja nie mówię, ale ja dzisiaj sprawdzę bilety na wyjściu, kurwa. Więc... Dzisiaj tak to zrobię. Więc kto się przyzna, że zeskanował, to za darmo. To jest ostatni moment. Ja nie ma chęty, dobrze, będzie. Ale to dla mnie jest komplement, że doszedłem do takiego poziomu, że jestem mało rozpoznawany, ale ludzie i tak już na mnie bilety, kurwa, skanują. To jest dla mnie komplement. Super to być, kochani, naprawdę. Jak w ogóle, jak walentynki? Bo to dzisiaj walentynki pan smarkał? Aha, pan ma katar już? Ja tak żartowałem, że tu jest zimno. Jak zimno, kurwa, stan mi od tej farelki. W ogóle ja tam jak stanąłem, to się czułem jak bezdomny na gromcie. Mówię do Arka, przynieś kota, co usmażymy. Będzie chińszczyzna dzisiaj. Na... Nie, pan z Mars, tak? Czy pan z... Albo pan z Mars, albo pan z Zakopanego w razie z wakacji. Tak, bo... Od rana. Od rana? Co od rana? Zmarzłeś od rana. Nie było czasu się rozgrzeć. No? To może nie miałeś czasu, ale twoja dziewczyna siedzi rozebrana, więc nie wiem. Co ona robiła przez cały dzień? On jechał, kurwa, autem Zakopanego, Passatem, zimno, kurwa, klima, żeby nie zasnął. A ona... Jak długo jesteście? To jest wasze wyjście na walentynki dzisiaj? Widzę, że w chuj was entuzjazm. On mówi tak, ona, no powiedzmy. Chciałam do restauracji. Mówi, zabiorę cię do luncha. No mówi, chuj, zjem steka. A ty siedzi w baranim kożuchu i pierdolic. Czy jesteś zadowolona? Czy jesteś zadowolona, że tak się to potoczyło? Że jesteś... Jestem zadowolona, bo sama kupiłam bilet. To ty kupiłaś bilet? Jeszcze marudzisz. Czyli to on nie... Czyli, a ty wiedziałeś, że idziesz na stand-up, czy... A który to kurwa z ogórkiem wyleciał? Ty z rolką z ogórkiem wyleciałeś, tak? Tak. W Holandii grałeś, tak? Tak. Grałem w Holandii. Wtedy był ten żart z ogórkiem. Koniec rozmowy. Mam przyjrzeć się upewnić. Gdzie on miał pytanie, mógł napisać na fanpage'u, Ryszard, czy to z ogórkiem było w Holandii? Ja bym napisał tak. Ale chuj, wolę zapłacić 4 dychy i się upewnić. Albo to ty jesteś tym chujem, co biletu nie kupił. On mówi, dobra, na żywo się spyta. Kurwa, jaki taboret, ja pierdolę. Czyli przyjacielu, a jak się poznaliście w ogóle? W Niemczech. W Niemczech? Czyli na sezonie byłeś? Na stałe? I co robiłeś? Jak mi powiesz, że przy ogórkach to... Paragi! Widzę twój Lord Land, kurwa, się wyjechał na ulicę do Polski, mówi, za 3 miesiące wracam. I on przyjechał za nim. Gdzie, kurwa? Zaraz w sezon, szparagi już rosną. A gdzie, który to pan się odezwał z tyłu? Gdzie pan? A, tu pan. Ja nie wiem, jak szparagi wyglądają. A brzmi się, jakbyś całe życie przy nich zapierdalał. No? Panie, ja nie wiem, jak szparagi wyglądają. Jak masz przyjaciel na imię? Adam. Adam, ty z żoną? Ty wy dzisiaj razem macie wspólnie... Czy ktoś dzisiaj przyszedł w ogóle tak, że... Okej, okay, kto w ogóle wie, na co dzisiaj przyszedł? Małżonka Donata. Okej, okay, pytałem wszystkich, że przyjąłeś inicjatywę. Super. Super. Z nami już się poznaliśmy, nie? Kto się poznał z kim? Ty z żoną czy ze mną? Jak mi żonę przedstawiłem? Ja jestem na stand-upie czy na weselu, kurwa?
właśnie moja żona, Margosia, nasze dzieci, Ryszard Poznań. Kurwa, on ci mnie przedstawił? Fajnie, jakby tak stanął. Fajna, nie? Fajna, moja. Raz w roku ją do domu biorę, wiesz, na Walentynki. I ludziom pokazuję, podchodzę i mówię, fajnie. Małgosia, fajna. Moja, moja, kurwa, moja. Ty masz na mnie przyjaciół? Ja mam. Adam, i skąd wy jesteście? Z Ostrowa czy skądś? Adam, ja będę z tobą gadał, bo mi się podoba, jak ty zdania budujesz. Adam, to skąd? Ostrów, Ostrów! Ja nie wiedziałem, a bo to tutaj Ostrów Wielkopolski się akcentuje na Ostrów! A Świętokrzyski na Ostrów! Słuchaj, u nas w Ostrowie to tylko byle, żeby nie być z Kalisza. Naprawdę? Kto jest z Kalisza? Sorry? O, już was Adam będzie napierdalał. On siedzi tak i teraz powie, bo chuj ja wam żonę przedstawiam. Jak wy z Kalisza. Tu jest kosa z Kaliszem jakaś? A jaki jest powód? Cebula? Cebula was poróżniła? Prawie wy kurwa nie macie większych problemów. Ty, ja jestem w mieście czy kurwa na polu, bo ja przyjechałem. Czekaj, jak... Lepiej nie drążyć. Ja chcę drążyć, kurwa. No wiem. Ty się ze Beskidu zaraz jak poczujesz, jak Niemczech na sezonie. Mu się jego Wietnam przypomniał. A, warzywa, kurwa. Czemu cebula poróżniła? A to jest od wieków z Kaliszem. Jak od wieków, kurwa? Wy sobie opowiadacie jakąś, kurwa, legendę o cebuli? Niech w Polsce uczyli legendę, był Lech, Brus i ten trzeci, i tam legenda założenia Polski, a wy macie, było dwóch typów na polu i jedna cebula, jedna, jeden miał na imię Kalisz, a drugi Adam, ale mówili na niego Ostrów. Barzat i Hadzieja? Hadzieje. Hadzieje? Nie wiem, babcia mi opowiadała. A babcia zna Adama, kurwa, czy nie? A czy Adam to twoja babcia, czy nie? Co to są Hadzieje? Tak się nazywa. Ale co? Po jednej stronie prosty są Barzanty, a po drugiej stronie prosty są Hadzieje. Tak mi babcia powiedziała. Nie prosty, czekaj. Ty mi przedstawiasz drzewo geologicznie, kurwa, Barzanta? One są w linii prostej od cebuli. Bo kiedyś cebula była warzywem, ale potem wykształciła oczy i chuj, jest Barzant. Zaczęła latać. A jak zaczęli się w niej bić w kaliszu i ostrowe, to dostała oczu, powiedziała, o kurwa! I skrzydła wyrosły i był Barzant. A w drugiej linii Hadzieja, kurwa. Hadzieje. Czy ktoś mi wytłumaczy, co to jest Hadzieje? To jest inny rodzaj Barzanta, tak? Kurwa, jeszcze wojna światowa. Wow, ja bym się cieszył, jakby wy film kręcili u was, jak rozpętają drugą wojnę światową. Czy kurwa o Hadzieja powinni? To ma związek z wojną.
Czyli dobra, Hadziaj to jest ptactwo też jakieś. A co to kurwa jest? Ktoś powie... Dobra, kto ma telefon, mi to sprawdzi. Bo ja nie wyjdę stąd, jak kurwa nie dowiem się, co to Hadziaja jest. Pan z telefonem, pani z telefonem. Parze poznańskiej. Ja pierdolę, jeszcze Poznań się w to zamieszał. Hadziaj określał kogoś, kto był ubrany w niechlujne, wymiętolone rzeczy. Jak ty żeś zbaża... Pozbawiony podstaw kultury osobistej. Czyli jakiś ham, kurwa. Czyli jak ty w ogóle... Kalisza. Jak ty... ale jak ty z bażanta, że zrobił człowieka w linii prostej? To było po jednej stronie proste, to taka rzeka, to źle ty zrozumiałeś. Prosna. To jest rzeka. Prosta? Prosna! Prosna! Tak. Prosna nazwa rzeki. Kurwa. A ja zrozumiałem, że po jednej linii prostej. No to tyle żartów, wymyśliło mi o dupę rozbić. Wszystko kłamstwo. Powiedzą, że nie śmieszny, to jeszcze kłamca, kurwa. Czyli Hadziaj to jest prosta, czyli był... W waszej legendzie była cebula, barzet i Hadziaj. Tak. Nie. Adam, zabierz głos, bo widzę, że cię śmieszny. O. Nie mogłeś, kurwa, od razu? Okej, fajnie. Szanuję to, że dałeś mi się pogadać. Ostrów, Bażanty, Kalisz, Cebule i Hadziaje. A dlatego, że między Kaliszem a Ostrowem była granica zaborów między Rosją, ZSRR. Okej. Jeszcze Rosja do tego. Czyli to się wszystko łączy w jakieś urazy. To wy się czujecie Niemcami bardziej? Panie odpowiada, tak. Fur Deutschland, jak Tusk. Ja myślałem, że ty się zagrzałaś, a ty pomarańczowa jak Tusk w TVP już jesteś, kurwa. Fur Deutschland. Dobra, czyli to chodziło o takie, że to są wasze wyzwiska takie lokalne i tyle. Wystarczy. Wow, super historia. Ktoś ma coś lepszego do powiedzenia? Wracamy do ciebie, przyjaciel. Masz to, czy ty z Ostrowa też? Nie. Kalisza. Czy mi się tam zdawało, że ktoś dołożył kurwa do kominka podczas występu? Moje bilety. Ja pierdolę. Ja bym w to... Bez kitu, jakbym jechał pociągiem, tylko za opalanym węgiel. I gościu ma takie, dobra, przerwa, dokładamy. Trzeba dorzucić. Ten pociąg żartów nie pojedzie bez tego.